Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Michał Haciński rozpoczął na swoim kanale Deus Vult nową serię o liturgii, przede wszystkim o mszy świętej. Rozmawia on w tej serii z księdzem Trzaską, który występuje tam w roli eksperta. Myślę, że będzie tam sporo rzeczy do skomentowania. Dzisiaj pierwszy taki komentarz być może będą też. Kolejny. Zapraszam. Komentuję pierwszy odcinek zatytułowany Czy współczesna msza jest ważna? Odcinek trwał 55 minut. Zawsze dręczą mnie takie długie odcinki. Słuchałem go znowu w tempie dwukrotnym, znowu w odniesieniu do innych materiałów, które komentuję. Na szczęście wydaje mi się, że udało mi się wychwycić to, co najważniejsze. A więc. Zacznijmy od tego, że przede wszystkim rozmówca, ksiądz Trzaska, używa permanentnie słowa Eucharystia, nie rozróżniając wyraźnie, czy chodzi o mszę świętą, czy chodzi o komunię świętą. I to jest pierwsza sprawa. Którą koniecznie trzeba uwzględnić w takiej dyskusji. Jeśli chcemy o czymś dyskutować, to definiujmy słowa, których używamy. I to nie jest tylko zarzut wobec księdza Trzaski, to jest zarzut w ogóle wobec współczesnej teologii. Otóż tam najprawdopodobniej zupełnie świadomie zrezygnowano z precyzyjnych określeń właśnie Msza święta i Komunia Święta, które pokazywały, co czym dokładnie jest. I przyjęto to ogólne pojęcie Eucharystia, które można odnieść zarówno do jednego, jak i do drugiego. Dlaczego to mogło być zupełnie świadomie zrobione, że zaczęto używać przede wszystkim tego ogólnego pojęcia? Bo jeśli człowiek chce rozmyć jakieś pojęcia, jeśli człowiek chce sprawić, że katolicy mniej lub bardziej nie będą myśleli o tym, że Msza Święta jest ofiarą, no to jeśli odwołamy się do tego bardziej ogólnego pojęcia i zaczniemy mówić, że Eucharystia jest ucztą, no to nie będzie to. Tak bardzo bezpośrednio przeciwko magisterium kościoła, na przykład, na przykład przeciwko Mediator Day, gdzie Mediator Day bardzo konkretnie mówi, że Msza Święta jest ofiarą, a nie ucztą. A więc nie można tak po prostu powiedzieć sobie, jeśli chce się być katolikiem, że Msza Święta jest ucztą. Jest to niezgodne z Mediator Dei. Ale jak się powie, że Eucharystia jest ucztą, no to nie jest to bezpośrednio przeciwko deklaracjom magisterium. Dlaczego? Dlatego, że można Eucharystia, słowo Eucharystia rozumieć również jako Komunia Święta. Ale, ale uwaga, oczywiście gdy współczesny katolik będzie po prostu tego słuchał, to oczywiście, że współczesny katolik wychodzi z założenia, że msza święta jest właśnie ucztą. No właśnie dlatego, że wyrobiono w ludziach takie pojęcie trochę tak boczkiem, boczkiem. I współcześni teolodzy będą już mówili właśnie w nawiązaniu do tego zamieszania, że msza święta jest zarówno ofiarą, jak i ucztą. O czym Pius XII pisze w encyklice Mediator Dei, ja przytoczę tutaj od razu ten fragment, Pius XII pisze Otóż raz jeszcze z naciskiem trzeba zwrócić uwagę, że ofiara eucharystyczna z natury swojej jest bezkrwawym ofiarowaniem Bożej żertwy. Ofiara Eucharystyczna, więc mamy sprecyzowanie, chodzi o Mszę Świętą. Z natury swojej jest bezkrwawym ofiarowaniem Bożej żertwy, widocznym w sposób mistyczny w rozdzieleniu świętych postaci, czyli osobno chleb i wino, i w złożeniu ich w daninie Ojcu Przedwiecznemu. Natomiast komunia Święta, czyli drugie znaczenie słowa Eucharystia, należy do dopełnienia ofiary dopełnienie ofiary i do uczestnictwa w niej przez wspólnotę Najświętszego Sakramentu. Podczas gdy jest wprost nieodzowna dla celebrującego kapłana, to wiernym tylko usilnie się ją zaleca. A więc magisterium kościoła jak najbardziej tą kwestię sprecyzowało. Tak, Co jest czym? Msza święta czy też ofiara eucharystyczna to jest ofiara. To jest składanie Panu Bogu ofiary. Komunia święta natomiast, którą również możemy określić słowem właśnie Eucharystia, Komunia święta natomiast jest dopełnieniem tej ofiary i uczestnictwem w tej ofierze. Obiecuję, że nie będę nad każdym słowem tak bardzo się skupiał i koncentrował na poszczególnych wyrazach, bo tutaj tak naprawdę księża powiedzieli dopiero jedno słowo. Określili mszę świętą i komunię jednym słowem – Eucharystia, a ja zrobiłem z tego już pięciominutowe wyjaśnienie. Obiecuję, że raczej mój materiał będzie krótszy niż komentowany film i dlatego przechodzę też dalej. Ksiądz Trzaska mówi wielokrotnie, że Eucharystia – to jest szczyt inicjacji chrześcijańskiej. Proszę mi powiedzieć, gdzie w teologii kościoła, w magisterium, w wypowiedziach świętych jest użycie słowa inicjacja? Ja jestem bardzo ciekaw. To jest pytanie do księży, którzy ten materiał nagrywają. Otóż moim zdaniem ono się w teologii i w ogóle w nomenklaturze katolickiej nie pojawia. Pojawia się natomiast pierwotnie bardzo chętnie i często w dziełach gnostyckich, w dziełach heretyckich, gdzie właśnie najważniejszym elementem jest taka inicjacja, takie wprowadzenie w jakieś tajemnice, w coś takiego, co dla zwykłego człowieka nie jest dostępne i dlatego musi przejść jakąś formę inicjacji. Ja rozumiem, że można stwierdzić, że to słowo jest w miarę adekwatne wobec. Powiedzmy, tajemnic naszej wiary. Natomiast jego kontekst jest taki bardzo, bardzo niebezpieczny, i trochę dziwnym jest, gdy używa się słowa, które nigdy nie były używane w, powiedzmy, w, w, w kontekście teologii katolickiej, właśnie w tych czasach. W tych czasach takich najbardziej, być może najbardziej heletyckich w ogóle w historii Kościoła, kiedy teologia katolicka. Jest w tak tragicznym momencie, dlaczego właśnie teraz ktoś uważa za stosowne, żeby używać tych pojęć, które są heretyckie? Być może gdzieś wśród ojców Kościoła, były, u ojców Kościoła było używane to pojęcie. Jeśli tak, to bardzo proszę o, o konkretne cytaty. Jak powiedziałem, samo w sobie nie zawiera to jakichś błędnych informacji. Ale kojarzy się w sposób, w sposób jednak bardzo bardzo niekorzystny, i myślę, że to za tym skojarzeniem trochę coś idzie. To znaczy, to, że ono się pojawia, moim zdaniem świadczy o takim przesunięciu tej myśli z... Yy, może nieświadomym, tak? Ale ogólnie w teologii katolickiej, przesunięciu. Myśli z precyzji i z precyzji w formułowaniu teologicznych myśli, właśnie na taką gnostycką tajemniczość, na takie, że tutaj mamy do czynienia z jakimiś takimi wielkimi, wielkimi tajemnicami, których nie tylko nieliczni mają do nich, do nich dostęp. To jest coś, z czym ojcowie Kościoła bardzo stanowczo walczyli. To znaczy, systemy gnostyckie to były te systemy, które. To były największe herezje, wczesnochrześcijańskie herezje, które, które bazowały właśnie na tej myśli gnostyckiej, której podstawową spajającą różne jej rodzaje ideą jest właśnie to. Że jest jakaś taka wiedza, którą człowiek, jak poznam, to ona go, ona go tak oświeca, ona go tak zmienia, i to jest właśnie ta wiedza, która jest najważniejsza. Ona jest tylko dla wybranych, jest czymś takim elitarnym dla wybranych, w przeciwieństwie do Ewangelii, która jest skierowana do wszystkich i ludzie mają iść i dowiedzieć się, jak jest, i zgodnie z tym ułożyć swoje życie. Czyli Ewangelia jest dla wszystkich i ma doprowadzić do zmiany życia. Gnoza jest tylko dla wybranych i nie potrzeba tam za bardzo zmiany. Potrzeba po prostu oświecenia. To jest takie bardzo, bardzo chętnie wykorzystane też później przez masonerię, która również jest taką, można powiedzieć, gnostycką sektą. No i tutaj mamy takie właśnie słownictwo typowe dla sekt gnostyckich. Myślę, że. W ogóle nie posądzam tutaj księży o jakieś świadome gnostyckie odniesienia, natomiast jak najbardziej uważam, że korzystają z terminologii pewnie nieświadomie, która faktycznie swoje korzenie właśnie w takich gnostyckich sektach ma. No, obiecałem, że się nie będę na każdym słowie tak koncentrował, a tu już drugie słowo, na którym się tak skoncentrowałem, ale dalej podtrzymuję o moją obietnicę, że pójdzie to szybciej. Mam nadzieję, że uda mi się jej dotrzymać. Kolejny zarzut, który mam, dotyczy stwierdzenia, że Eucharystia to uczta ofiarna. I pytanie polega tylko na tym, gdzie położymy akcenty. Eucharystia to uczta ofiarna i pytanie tylko, gdzie położymy akcenty. To jest stwierdzenie, które jest bezpośrednio niezgodne z Encykliką Mediator dei Piusa XII. Eucharystia to słowo dwuznaczne, oznaczające zarówno ofiarę eucharystyczną, czyli mszę świętą, jak i komunię świętą. To są dwie różne rzeczy i zmieszanie tych pojęć jest rzeczą, która jest Szalenie niebezpieczna teologicznie, która no, nigdy zmieszanie pojęć nie jest czymś dobrym. Po co takie rzeczy robić? Msza święta nie jest ucztą eucharystyczną i Pius XII to bardzo wyraźnie, wyraźnie mówi. Gdy Sobór... Trydencki mówi o Mszy Świętej, to nie mówi o tym, że jest ona ucztą, tylko mówi o tym, że jest ona ofiarą, uobecnieniem ofiary krzyżowej. I dopiero w magisterium soborowym, posoborowym, pojawia się wymienianie obok, siebie, wymienianie obok siebie różnych nazw, wśród których jest również właśnie na przykład uczta ofiarna. 嗯。 A więc tam też nie mamy takiego stwierdzenia, że Msza Święta jest ucztą. Natomiast mamy takie stwierdzenia rozwadniające, takie jak właśnie tutaj, że Eucharystia, czyli pojęcie dwuznaczne, to jest i to, i to, i to, i to. I każdy może sobie dopowiedzieć. powiedzieć. Natomiast ten sposób myślenia, że Msza Święta jest ucztą, jest niezgodny z poprzednim magisterium i został wprowadzony poprzez dwuznaczności, poprzez wycofanie się do pojęcia bardziej ogólnego i mówienie o nim w kontekście. Właśnie na zmianę w dwóch różnych znaczeniach, i to doprowadziło do tego, że dzisiaj już można sobie w teologii pozwolić na to, żeby opisywać Mszę Świętą jako ucztę, co jest błędne, co jest niezgodne z magisterium Kościoła, z magisterium przedsoborowym. Natomiast magisterium posoborowe doprowadziło do tego, że, że jest to już akceptowane poprzez rozmycie definicji. A więc nie jest to rozwój teologiczny. W rozwoju teologicznym mamy do czynienia ze większym sprecyzowaniem rzeczywistości. To nie jest to rozwój, a regres teologiczny, czyli rozumywanie rzeczywistości po to, żeby doprowadzić w zasadzie do, do testów, które są sprzeczne z tym, co było nauczane wcześniej. W wywiadzie pada takie dziwne stwierdzenie, mianowicie, e, komunia święta według e, księdza upodobnia nas fizycznie do Chrystusa. To jest dziwne stwierdzenie, bo jednak pamiętajmy o tym, że przypadłości są chleba, tak? a więc nie ma tam przypadłości ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa, jest substancja, istota. E, Ciała i duszy Pana naszego Jezusa Chrystusa i bóstwa Pana naszego Jezusa Chrystusa, natomiast nie ma przypadłości Jego ludzkiego ciała, dlatego stwierdzenie, że fizycznie nas upodabnia do Chrystusa, czyli tak jakbyśmy, nie wiem, mieli trawić przypadłości ciała Chrystusa, albo w jakiś sposób właśnie fizycznie stawali się do Niego bardziej przez to podobni, to jest dosyć, dosyć zaskakujące twierdzenie, ale myślę, że nie warto się na nim koncentrować. Pada tam również zdanie, że różaniec na mszy Świętej nie jest dobry, bo to jest nierozumienie liturgii. A ja myślę, że jednak trochę potępienie Różańca na mszy Świętej wynika z niezrozumienia liturgii. Dlaczego? Dlatego, że we współczesnej, w tej posoborowej teologii i duchowości, udział w liturgii rozumiany jest Czysto zewnętrznie, a nie wewnętrznie. To znaczy, ten uczestniczy, kto śledzi, co się dzieje, ten uczestniczy, kto wstaje, kiedy trzeba wstać i kto mówi to, co trzeba powiedzieć, to wydaje się być najważniejsze dla współczesnych liturgistów, żeby była taka wspólnota siadania i klękania. Natomiast najważniejszym nie jest to, tylko najważniejszym jest to, żeby duchowo się jednoczyć, to znaczy, żeby być świadomym tego, co się dzieje i starać się w tym, w tych tajemnicach no, w jakiś sposób uczestniczyć, a więc, żeby zrozumieć, że to jest ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy różaniec może w tym pomóc? Może w tym pomóc wierny, który przychodzi do, do kościoła, jest cicha, msza święta, dajmy na to. No, i wierny wie, że tutaj są wielkie tajemnice naszej wiary, że tutaj jest ponowiona ofiara pana naszego Jezusa Chrystusa. I co chce wierny robić? Chce rozważać tajemnice życia, śmierci i zmartwychwstania pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli rozważa różaniec święty jak najbardziej, bo to jest przecież rozważanie życia męki i zmartwychwstania pana naszego Jezusa Chrystusa. Tutaj zabrzmiało to trochę, trochę w stylu. Misteriów paschalnych, w sensie jakby prześwięta była właśnie rozważaniem życia, męki i zmartwychwstania pana Jezusa. A więc nie, w teologii misteriów paschalnych mówimy stanowczo nie, w sensie prześwięta jest ponowieniem ofiary pana Jezusa, a nie ponowieniem jego zmartwychwstania. To należy jasno rozgraniczyć. Natomiast rozważanie różańca z tymi wszystkimi tajemnicami jak najbardziej pasuje do zjednoczenia z ofiarą Pana Jezusa do tych wielkich tajemnic naszej wiary. Dalej robi się bardzo poważnie, bo oto ksiądz Hadziński ze zgrozą zauważa, że są tacy księża, którzy mówią, że wierni nie powinni uczestniczyć w nowej mszy. O, zgrozo! Gdzie takich księży można znaleźć? No i odpowiedź, odpowiedź księdza Trzaski brzmi, że to jest ignorancja. No, dlaczego to jest ignorancja? No bo ci księża sami kiedyś odprawiali nową mszę, a pewnie wyświęceni są w ogóle na nowej mszy. I co? Czy oni pozwolili się wyświęcić po raz kolejny, czy, czy oni uważają, że te msze są nieważne? A więc moim zdaniem ta odpowiedź jest właśnie ignorancka, która zostaje udzielona. Jest wyraźnie emocjonalna. Widać, że to gdzieś tam księży obu porusza. No, zacznijmy od tego, że w moim przypadku oczywiście z nigdy nie odprawiałem nowej mszy i oczywiście jestem wyświęcony na mszy tradycyjnej, także akurat mnie nie dotyczą te, te zarzuty. Natomiast jak najbardziej dotyczy ten pierwszy, że twierdzę, że wierni nie powinni uczestniczyć w nowej mszy. Nie wiem, jak ma się to wyjaśnienie do tego zarzutu o ignorancję, natomiast no moim zdaniem, nijak. Nie ma w tym nic ignorackiego, że oceniamy ryt i stwierdzamy, ten ryt jest protestancki. Wygląda dokładnie tak samo, jak ryty wprowadzone przez reformatorów, dlatego będzie raczej kształtował wiarę protestancką niż katolicką, dlatego ludzie unikajcie tego, bo to jest niekatolickie. katolickie I Jeśli to hierarchia katolicka dopuściła do użytku, to jest to być może największa katastrofa w historii Kościoła, i trzeba to jak najszybciej odwołać. Czy to jest jakaś ignorancja, czy to jest, jest yy, nierozsądne? Moim zdaniem, to bardzo poważne argumenty na każdym możliwym poziomie, które wskazują, że faktycznie Nowa Msza wyraża wiarę bardziej protestancką niż katolicką. Wyjaśnienie księdza Trzaski później jest bardzo ciekawe, mianowicie mówi on, że trydent zakłada pewien gorset liturgiczny i to musiało po prostu wybuchnąć. Wprawdzie twierdzi on, i to jest fascynująca sprawa, że trydent miał swoje uzasadnienie, mianowicie była reformacja, więc herezję, i trzeba było powstrzymać tą herezję. To ciekawe. Była reformacja, i nazywa reformację herezją, i trzeba było to powstrzymać, również na tym poziomie liturgicznym najwyraźniej, ale teraz trzeba słuchać Ducha Świętego i Kościół przy reformach Słucha Ducha Świętego, dlatego cały czas się odnawia. A to jest fascynująca sprawa, bo sam Ksiądz zaznacza, że ten był reakcją na herezję, a więc również ten gorset był reakcją na herezję, czyli ograniczenie liturgii. A co robili reformatorzy z liturgią? Dokładnie to samo, co Wyście zrobili po Soborze. Czyli ta herezja, o której tutaj mówi Ksiądz Trzaska, ta herezja wyraziła się w reformie liturgicznej, która jest bliźniaczo podobna do tego, co wyście zrobili po Soborze Watykańskim II, czyli Trident bronił się przed rzeczą, która była szalenie podobna do tego, co wy dzisiaj uważacie, że jest owocem Ducha Świętego, a Luther też wtedy uważał, że jest owocem Ducha Świętego. A więc mamy tutaj bardzo ciekawy taki, taki zamęt i, i um, bardzo ciekawe tezy a propos właśnie obrony przed Herzjami w czasach Tridentzkich i słuchaniu Ducha Świętego w czasach dzisiejszych, ale w praktyce y, to słuchanie Ducha Świętego dzisiaj prowadzi do tego, do czego Lutra doprowadziły, doprowadziło co? Słuchanie Ducha Świętego? Do, do czego Luter doprowadził liturgię? Powiedzmy w ten sposób. Jeśli dla kogoś ta kwestia reformacji i nowusa jest nieoczywista, to odsyłam do mojego materiału Nowa Msza i protestanci. Tam porównuję, porównuję nowy rytm z, z rytem Kranmera. Moim zdaniem no, podobieństwa są po prostu tak duże, że nie da się ich zanegować. Ksiądz trzaska później słusznie zauważa, że przechodzimy na mszę świętą po zbawienie. Co ksiądz haciski wykorzystuje, żeby powiedzieć, no właśnie, bo poza kościołem nie ma zbawienia, co księdza trzaska wpro... trzaskę wprowadza w trzaskę pewną konsternację. To jest takie dosyć zabawne, jak można dzisiaj księży tym stwierdzeniem zadziwić, że poza Kościołem nie ma zbawienia. A jeszcze jak się wyciągnie taki wniosek bezpośrednio z ich słów, no to już w ogóle jakby zagubienie jest zupełne. Tak, no, poza Kościołem nie ma zbawienia. O, jeśli ktoś nie wie, jak to rozumieć, to odsyłam do materiału, czy poza Kościołem nie ma zbawienia na naszym kanale. W tym wywiadzie pada też takie dosyć dziwne stwierdzenie, że dzisiaj odkrywamy głębię relacji z Panem Bogiem i spowiedzi i kierownictwa duchowego. Nie, no kierownictwo duchowe jest rzeczą starą jak świat. Odnoszą się tam do starożytnej praktyki spowiedzi, no ona była oczywiście inna to, znaczy włącznie z tym publicznym wyznawaniem publicznych grzechów w świecie antycznym, włącznie z zupełnie innymi pokutami i powiedzmy Pewnym ograniczeniem tej spowiedzi prywatnej, ona istniała w niebezpieczeństwie śmierci, jak najbardziej kapłani, kapłani rozgrzeszali. Również właśnie prywatnie i spowiadano się prywatnie z grzechów prywatnych, ale tak, te, te grzechy publiczne wyznawano, oczekiwano również ich publicznego wyznania i publiczne, publicznej zanie pokuty. Natomiast twierdzenie, że to się zmieniło po Soborze Watykańskim II, dopiero teraz rozumiemy wartość kierownictwa ruchowego i takiej osobistej relacji, jest stwierdzeniem poniekąd nieadekwatnym historycznie. Bardzo ciekawa sprawa a propos ilości przyjmowanych komunii świętych, gdzie ksiądz Haciński mówi, że w sumie to, to trzeba przyjmować raz komunię świętą, a drugi raz to w takich absolutnie wyjątkowych e, sytuacjach. A ksiądz Czaska mówi, no chyba, że mamy jakąś ważną intencję, w której chcemy przyjąć tą drugą komunię. Czyli ta wyjątkowa okoliczność, która sprawia, że można przyjąć komunię po raz drugi, ale nie po raz trzeci, to jest moja ważna intencja. No ja myślę, że ja zawsze mam ważne intencje, a więc nie jest to chyba nic aż tak bardzo wyjątkowego są to dlaczego mówię to z takim z pewnym rozbawieniem, dlatego, że są to trochę takie małe, ale jednak absurdy tych współczesnych regulacji liturgicznych. possiło rzeczy, jak człowiek Porzuca tradycję, czyli porzuca ciąg myślenia przez wieki, tak, i zaczyna wymyślać rzeczy po swojemu, to tam siłą rzeczy musi być chaos. Tak? No i to jest właśnie, właśnie tego typu chaos, że jeden ksiądz mówi, że komunię świętą przyjmować należy raz, ale drugi raz to tylko w jakichś absolutnie wyjątkowych sytuacjach, a drugi mówi, no na przykład wtedy, kiedy mamy wyjątkową intencję, wyjątkowo ważną e, intencję. Ale to bardziej na marginesie. No i teraz, gdy ksiądz Haciński zadaje pytanie, to co dalej z liturgią? Czy trzeba wrócić do liturgii trydenckiej, czy trzeba, nie lubię tego określenia, ale no rozumiemy do starej mszy, czy trzeba jeszcze bardziej reformować Nowusa, czy co trzeba zrobić? Ksiądz Trzaska odpowiada, że Kościół cały czas się reformuje, cały czas odkrywa i dojrzewa do pewnych rzeczy, dlatego powinniśmy wrócić do Sacrosanctum Concilium, czyli do Dekretu Soboru Watykańskiego II o liturgii. I z tym dojrzewaniem do pewnych rzeczy, to jest trochę takie stwierdzenie, no powiedzmy, że nieszczególnie katolickie. Tak, Pan nasz Jezus Chrystus nie mówi, że Kościół będzie przez wieki dojrzewał do pewnych rzeczy. Pan nasz Jezus Chrystus mówi, że Duch Święty przyjdzie i przypomni Wam wszystko, co powiedziałem. Czyli Duch Święty przypomina to, co Pan Jezus powiedział. Apostołowie nauczają to, co Duch Święty im przypomina. I później następuje tylko refleksja teologiczna, czyli tylko dogłębniejsze badanie tego, co już zostało objawione. A więc nie ma to mowy o dojrzewaniu do pewnych rzeczy. Tak? To jest jednak dalej idące stwierdzenie. Natomiast jeśli chodzi o powód do Sacrosanctum Concilium, to ja chęcią zacytuję pewne fragmenty Sacrosanctum Concilium, jeśli skoro, skoro ksiądz uważa, że należy do niego wrócić. Punkt 23. Aby zachować zdrową tradycję, a jednocześnie otworzyć drogę do uprawnionego postępu, reformy poszczególnych części liturgii powinny zawsze poprzedzić dokładne studia teologiczne, historyczne i pastoralne. Ponadto należy wziąć pod uwagę zarówno ogólne zasady dotyczące struktury i ducha liturgii, jak i doświadczenie wynikające z ostatniej reformy liturgii oraz z różnych lokalnych indultów. Wreszcie, nowości należy wprowadzać tylko wtedy, gdy tego wymaga prawdziwe, niewątpliwe dobro kościoła, z zastrzeżeniem, jednak, że nowe formy będą niejako organicznie wyrastać z form już istniejących. Z zastrzeżeniem jednak, że nowe formy będą niejako organicznie wyrastać z form już istniejących. Tak i to się absolutnie nie stało. Zachęcam do obejrzenia tego materiału, o którym przed chwilą wspomniałem, czyli Nowa Msza i protestanci. To dokładnie co zrobili reformatorzy, żeby odciąć się od Kościoła katolickiego, poprzestawiali liturgię zupełnie. To samo robi Sobór Watykański II, czy znaczy, nie, w zasadzie nie Sobór Watykański II, to samo robią eksperci po Soborze Watykańskim II, deklarując, że to jest organiczny rozwój tego, co odrzucili protestanci, żeby stworzyć swoją liturgię i tworzą praktycznie to samo, co protestanci w wieku XVI. I dalej, Sacrosantnym Koncilium, punkt 36, paragraf 1. W obrządkach łacińskich zachowuje się używanie języka łacińskiego poza wyjątkami określonymi przez prawo szczegółowe i w paragrafie 2, ponieważ jednak we Mszy świętej, przy sprawowaniu sakramentów i w innych częściach liturgii. Używanie języka ojczystego nierzadko może być bardzo pożyteczne dla wiernych. Można mu przyznać więcej miejsca, zwłaszcza w czytaniach i pouczeniach, w niektórych modlitwach i w śpiewach, stosownie do zasad, które w tej dziedzinie ustala się szczegółowo w następnych rozdziałach. A więc, na przykład, jeśli chodzi o łacinę, w obrządkach łacińskich zachowuje się używanie języka łacińskiego poza wyjątkami. A więc zachowuje się poza wyjątkami. Zastanówmy się, jak to się odnosi do tego, jak dzisiaj wygląda. Nowus Ordo Mise. I wyjątki są w jakiś sposób określone, ponieważ jednak we mszy świętej, przy sprawowaniu sakramentów dalej używanie języka ojczystego nierzadko może być bardzo pożyteczne dla wiernych. Można mu przyznać więcej miejsca, zwłaszcza w czytaniach i pouczeniach, niektórych modlitwach i śpiewach. To dosyć wyraźnie wskazuje na to, że to są te części nieofiarne, tak? czyli modlitwy, śpiewy, czytania, pouczenia. Tak? No, pouczenia zawsze były w języku, w języku narodowym, tak żeby były po prostu zrozumiane, ale Sakrosantum Concilium wskazuje jako części, które ewentualnie można by wyjątkowo przetłumaczyć, czytania, modlitwy i pouczenia, czyli na pewno nie kanon i na pewno nie ofiarowanie. No, reformatorzy, później idąc za. W cudzysłowie, chwalebnym przykładem reformatorów protestanckich, usuwają w ogóle ofiarowanie, czyli nawet nie tylko yy, yy, zmieniają język, ale w ogóle po co komu ofiarowanie? Przecież protestanci nie potrzebują ofiarowania, więc katolicy też nie potrzebują najwyraźniej. Yy, ofiarowanie w ogóle się usuwa, w sensie no, zastępuje się je modlitwą ze paschy żydowskiej. Jedną modlitwą, cały szereg modlitw odsyłam do materiału Nowa Msza a protestanci, no a kanon oczywiście się tłumaczy i w ogóle nie ma żadnej łaciny dzisiaj na nowusie. No, Concilium jednak dekretuje, że powinno być inaczej. Podsumowując, najważniejsze w sakrosantum Concilium z mojego punktu widzenia jest to stwierdzenie, że wszelkie reformy powinny organicznie wyrastać z tego, co jest. To się absolutnie nie stało. Nowus ordomise jest złamaniem tej zasady, głównej, można powiedzieć, zasady reformy podanej przez Sacrosantum Concilium. To nie jest organiczny rozwój i da się bardzo łatwo wykazać, że to w ogóle nie jest organiczny rozwój. To jest dokładnie to samo, co reformatorzy wieku XVI, protestancy reformatorzy zrobili z liturgią po to, żeby odciąć się od Kościoła katolickiego. To nie jest organiczny rozwój, tylko odrzucenie katolickiej mszy świętej i zastąpienie jej bardziej protestancką formą liturgii. A więc moim zdaniem, jeśli ktoś chce wracać do sacrosanctum concilium, to powinien skasować nowus ordo jako nadużycie liturgiczne, protestantyzujące nadużycie liturgiczne i ewentualnie właśnie prowadzić dalej organiczny rozwój od ostatniej katolickiej formy mszału. I myślę, że samo sacrosanctum concilium Miało jeszcze taki potencjał, żeby to poszło w tą stronę. Tam już padają stwierdzenia, które dzisiaj wiemy, jak zostały wykorzystane czyli o potrzebie dostosowania, o po potrzebie podkreślenia. Ym, tego udziału wspólnotowego w liturgii, to są, tam są rzeczy, które później zostały wykorzystane w sposób katastrofalny i, i widać zamiary tych ludzi, którzy to pisali, widać w tych późniejszych reformach, jak to się skończyło, ale jednak sam ten tekst faktycznie można by wykorzystać tak, jak się spodziewali tego trady, tradycyjni, tradycyjni ojcowie soborowi, można by ten tekst wykorzystać do. Po prostu zdrowego rozwoju liturgii. Można sobie wyobrazić, że po Soborze Watykańskim II, no, właśnie, wprowadzono by na przykład czytania lekcji i po po polsku, to znaczy w języku narodowym. Być może, że przyznano by większe, większe miejsce, więcej miejsca śpiewom w języku narodowym, że wprowadzono by pewne, powiedzmy, zmiany, które w jakiś sposób by odpowiadały tego, co było w Sacrosanctum Concilium, ale które by nie zaszkodziły. Nie zaszkodziły liturgii jako całości. A propos śpiewu, to też warto zacytować punkt 116 z Sakrosanctum Concilium. Kościół uznaje śpiew gregoriański... Za własny śpiew liturgii rzymskiej. Dlatego w liturgii powinien zajmować on pierwsze miejsce wśród innych równorzędnych rodzajów śpiewu. Nie wyklucza się ze służby Bożej innych gatunków muzyki kościelnej, zwłaszcza polifonii, byle by odpowiadały duchowi sprawowanej liturgii. Proszę mi powiedzieć, gdzie, gdzie śpiew gregoriański we współczesnym kościele zajmuje pierwsze miejsce? w liturgii wśród innych równorzędnych rodzajów śpiewu. Gdzie tak jest, proszę mi powiedzieć? W zasadzie chyba tylko na mszy Tytęńskiej. ten warunek zostaje spełniony. Dalej w punkcie 117 czytamy Należy doprowadzić do końca wzorcowe wydanie ksiąg śpiewu gregoriańskiego, a nawet przygotować bardziej krytyczne wydanie ksiąg ogłoszonych już po reformie dokonanej przez św. Piusa X. Zaleca się również przygotowanie wydania zawierającego łatwiejsze melodie do użytku mniejszych wspólnot. Moim zdaniem to wskazuje na to, że twórcy Sacra Sanctum Concilium faktycznie wierzyli w to, że ta reforma ma być reformą, a nie rewolucją. Wydają bardzo konkretne wskazówki, co trzeba zrobić, żeby choroba gregoriański się rozwijał, żeby był faktycznie główną metodą śpiewu w kościele. Oczywiście protestanci posoborowi reformatorzy mieli swoją własną wizję chorał gregoriański, kasujemy łacinę, kasujemy organiczny rozwój liturgii, po co nam to lepiej wziąć protestanckie wzorce z wieku XVI. To w praktyce się stało, nie ma to nic wspólnego z Sacrosanctum Concilium, a więc myślę, że jeśli ktoś w Kościele teraz postuluje powrót do Sacrosanctum Concilium, to przez takich, powiedzmy, reformatorów, współczesnych reformatorów będzie postrzegany jako taki zupełny katolicki tradibeton, który właśnie chce powrotu do tradycji. Myślę, że, że tutaj za to stwierdzenie to ksiądz Trzaska byłby raczej znienawidzony, gdyby miało ono jakiekolwiek znaczenie, gdyby to cokolwiek ważyło, takie powiedzenie czegoś w internecie. No bo dobrze, wiemy, że hierarchia Kościoła robi, robi z liturgią co chce i papież Franciszek na pewno powracać do Sacrosanctum Concilium nie będzie. Raczej będziemy widzieli, może zamiast protestantyzacji, jak po Soborze Watykańskim II, poganizację liturgii, skoro widzieliśmy już Dostojników kościelnych, którzy w obecności papieża kłaniają się pogańskim bożkom, no to może będziemy szli z liturgią właśnie w tą stronę. To znaczy, będziemy szli, oni będą szli, bo my nie będziemy szli w tą stronę. My będziemy sprawowali liturgię, odprawiali msze świętą, tak jak Kościół Święty to czyni z. Oczami utkwionymi w Panu Bogu, z katolicką teologią, z rytem przyświętej, który wychował tych wszystkich wielkich, świętych. Z tym rytem, który naprawdę przekazuje naszą wiarę, który naprawdę jest sztandarem naszej wiary. Niech będzie pochwalony: Jezus Chrystus.